Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W drugiej części tutoriala dotyczącego budowania ula będziemy go teksturować. Teksturowanie polega na obciągnięciu całego tego ula jakimś ładnym obrazkiem, który przypominać może deski, ponieważ taki ul zwykle robi się z desek i to nie z byle jakich, ale z takich porządnych, które pszczoły będą lubić. No więc weźmy sobie na początku, wczytajmy model ula, który już zrobiłem wcześniej. Mam tutaj go w takiej postaci, że ul stoi sobie elegancko, jeden element na drugim. Wszystkie elementy są ze sobą jakby połączone, ale każdy z tych elementów mogę sobie osobno przesunąć. Dodatkowo, pierwsza warstwa w blenderze jest pusta. Ona została tutaj przeze mnie zostawiona po to, aby można było tutaj wsadzić kamery, jakieś światło, ewentualnie fragmenty ula do późniejszych renderów. Natomiast wszystkie osobne części tego ula umieszczone są na warstwach osobnych, na warstwie 11, 12 i tak dalej. I widać, że te części są takie dosyć malutkie. Jeżeli kliknę na którąś i zobaczymy, jakie ma rozmiary, to okaże się, że ona ma rozmiary pół metra na jakieś centymetry, na coś tam, także jest dosyć niewielka. I ta skala tutaj wynosi 1:1:1, natomiast rozmiary są pomniejszone. To jest taki specjalny, sprytny myk tak naprawdę, ponieważ wszystkie te części są tutaj ustawione tak jak trzeba, ale każda z nich osobno jest zaparentowana do tego boksa, o którym mówiłem wcześniej. To jest obiekt empty rozskalowany w taki sposób, aby można go było ładnie traktować jako taką obejmę lub też pudełko na dany element. Jeżeli taki element przesunę, no to on jest po prostu ustawiony w innym miejscu teraz. Teraz widać przykrywkę, która tutaj jest, też mogę ją sobie wyjąć. Tak to wygląda. No i teraz tak, te elementy, które są jakby tą obwiednią, to są obiekty typu empty. To jest coś, co jest zwykłym obiektem i nie ma żadnego wnętrza w sobie. Użyłem czegoś takiego jak cube, pamiętacie, rozskalowałem i teraz wszystkie elementy z wnętrza są zaparentowane prosto do takiego właśnie pojemnika. Dzięki czemu ruszając sam pojemnik, przesuwam rozmaite różne deski, czyli na przykład taki element albo taki element, spoko. To działa. Natomiast wszystkie te pojemniki, czyli właśnie ten, o ten i jeszcze pozostałe, są z kolei zaparentowane do takiej kostki, która jest tutaj na samej górze. Jeżeli wezmę sobie teraz revert to saved, o w ten sposób, pach, to widzimy tą kostkę. I teraz ta kostka ma skalę 1/10. I teraz od skali tej kostki zależy skala wszystkich pozostałych elementów w całym tym układzie. Czyli jeżeli chcę, żeby ten ul był większy, nie muszę skalować osobno wszystkich desek i całej reszty, nie muszę się o nic martwić, tylko skaluję sobie tą kostkę. Ciach jest większy, ciach jest mniejszy, a teraz jest do góry nogami. Wypad. Mogę także, korzystając z takiej kostki, która też jest obiektem typu empty, przesuwać sobie cały ul, obracać go, umieszczać go w różnych miejscach, tak jak mi się po prostu chce albo podoba. To jest taki jakby obiekt proxy, który służy tutaj do uproszczenia manipulacji całym tym ulem i wszystkimi jego elementami. Natomiast wszystkie elementy tutaj są nadal luźne, więc tak to po prostu zostało przeze mnie zrobione. I te elementy, które są wewnątrz tych kostek, mają swoją wielkość tak naprawdę oryginalną. Jeżeli zobaczymy tutaj, to tutaj jest skala 30, 24, 1 i tak dalej. To jest rzeczywiste powiększenie tych elementów. One mają skalę 1. I miałoby tak z 50 tutaj metrów, gdybym usunął tą kostkę. Zresztą nie ma co gadać, mogę tę kostkę wywalić. Uwaga, usuwam ją, pach, i nagle ul robi się ogromny. To jest jego oryginalna skala, w której go zbudowałem. Pamiętacie, że tam trzeba było z tego planu dodawać elementy i nie martwiąc się o nic, wrzucałem elementy, ustawiając sobie w rozmiarach po prostu 50 i tyle, co było mniej więcej równe 50 metrom. Tak to teraz wygląda. No więc mam teraz ten cały system. I mogę teraz się spokojnie zająć każdą z warstw osobno i poteksturować te wszystkie elementy. Możemy zacząć od tego prostego pojemnika, który tutaj jest i nadać tutaj elegancko jakiś wygląd. Jest jeszcze jedna sprawa, która może stać się widoczna wtedy, kiedy mam wszystkie warstwy włączone. Nawiasem mówiąc, włącza się je za pomocą tyldy. To jest taki klawisz obok jedynki na lewo od niej. Jak wcisnę tyldę, wszystkie warstwy są zaznaczone. Od razu można ocenić, co się znajduje na całej scenie. Widzimy, że ten ul ma tutaj zrobione takie czarne kreski. Te kreski wzięły się stąd, że jest do każdego obiektu dodany modyfikator, który nazywa się bevel. Dokładnie bevel. Proszę zobaczyć, nic więcej tutaj nie ma. I bevel ma taką opcję, że pozwala określić, który materiał będzie używany do rysowania nowo dodanej geometrii. A więc mamy tutaj ścięte ściany na samych rogach, na wierzchołkach, i to ścięcie tworzy nową ścianę.
Ten krawężnik tutaj został ścięty i jest teraz nowy materiał do niego potrzebny. Ten materiał ma numer 1. Ten numer 1 odpowiada drugiemu materiałowi na liście materiałów. Każdy z tych obiektów tutaj ma dodane po dwa materiały. Na przykład ta listwa przednia ma dwa materiały. Teraz zobaczmy jakie. To jest materiał o nazwie klej, czyli glina albo coś takiego, i zwykły black. Black ma numer 1, ten klej ma numer 0. Dlatego właśnie modyfikator bevel dodaje mi tutaj takie czarne krawędzie, no i dzięki temu mogę sobie to elegancko przedstawić na renderze i od razu widzę, jak te krawędzie wyglądają. Jak zrobię trochę jaśniej na przykład, albo włączę ambient, to teraz widać, jak elegancko to wygląda. To jest taki klej model, który ma niektóre z krawędzi narysowane. Nie za bardzo działał mi materiał, który miał wstawione do siebie do nodów wireframe. Nie za bardzo chciał działać też modyfikator wireframe, a ten motyw z modyfikatorem bevel i z dodatkowym materiałem zadziałał tutaj idealnie i mam dzięki temu czystą geometrię, którą mogę w każdej chwili wywalić. I te materiały nie są w żaden sposób inwazyjne, nic mi tu nie psują. Tak by wyglądał render na przykład w tym clay renderze teraz. Dobra, więc mamy taki system. I teraz możemy zająć się tekturowaniem, czyli czymś, co może niektórych przyprawić o ból głowy, jeżeli tego jeszcze nie poznali. Zacznijmy od tej prostej listwy. Ta listwa jest teraz tutaj zaznaczona. Jest na zielono, dlatego że wszystko dodałem do grupy i ta grupa nazywa się w tym momencie Outer Cover, czyli górna pokrywka. I tak nazywa się ta grupa, która po prostu zawiera tą górną część całą. Wszystko, co tutaj jest, siedzi w tej grupie, jest tylko jedna taka. Inne elementy mają inne grupy. No więc mogę sobie nawet wysiedlić tutaj na przykład grupy, które mam. I wtedy mam każdą z tych grup, każdą z części tego ula osobno wypisaną, elegancko. Tyle ich jest, tyle zawierają meszy w środku. To jest całkiem, myślę, dobry sposób organizacji sceny, przynajmniej dla takiego jednego modelu. Te gruby można także później importować i różne rzeczy z nimi jeszcze robić. Ale zajmijmy się na początku teksturowaniem, więc teraz chciałbym tą jedną listę poteksturować i ponieważ przeszkadza mi trochę reszta tej geometrii tutaj i pozostałe klepki, deski i inne kawałki tej przykrywki, to mogę się przełączyć do widoku lokalnego. Wystarczy tylko wcisnąć znak dzielenia na klawiaturze numerycznej, czyli tam, gdzie jest ten znak nad ósemką najprawdopodobniej. W tym momencie przełączam się do widoku lokalnego i teraz pracuję tylko z jednym obiektem. Całej reszty nie widać. Nie widać niczego poza tym jednym zaznaczonym obiektem. Gdybym zaznaczył ich więcej, miałbym ich tutaj więcej, ale mi chodzi tylko o ten jeden. I teraz to, co chciałbym zrobić, to oczywiście znaleźć na początku dobrą, ładną teksturę drewna. A więc wbijamy po prostu na jakiś darmowy serwis, na którym można znaleźć tekstury. Więc weźmy sobie na początku CG Textures na przykład i zobaczmy, co tam za tekstury drewna możemy znaleźć. Drewno nazywa się wood, więc wbijam do woodów i mamy teraz różne możliwości. Takie ule Langstrotha, albo znana także w Polsce ulami Dadanta, buduje się często ze sklejki, z byle jakiej sklejki, która śmierdzi klejem i ogólnie nie jest najlepszym materiałem, moim zdaniem, chociaż jest łatwa w obróbce i dosyć wytrzymała. Weźmy sobie coś takiego jak fine wood, czyli takie ładne, gładkie drewno. Zobaczymy, co tutaj jest. No i widać, że definitywnie to drewno jest zbyt ładne i nadaje się bardziej do robienia mebli, a my chcemy coś w rodzaju takiego bardziej surowego kawałka deski. Może coś się tu znajdzie, jeszcze popatrzę przez chwilę. Widać, że to jest chyba wszystko, więc może jednak skoczę do jakiegoś bardziej surowego kawałka drewna, chociaż ten na przykład wydaje się całkiem sensowny. No dobra, weźmy ten. Niech to będzie takie jasne drewno. I teraz niestety trzeba się byłoby chyba zalogować. Nie zrobiłem tego wcześniej, więc będzie trzeba się teraz zalogować pewnie. Chociaż chyba nie, mój account, moje downloady. Dobra, może będzie to działać. Zobaczmy. Pobierzmy sobie... Tylko ten mogę pobrać. Smutne to dosyć jest. Ale to nic, weźmy sobie choćby ten. Teraz trzeba by wziąć sobie katalog z moim ulem. Zrobię tutaj malutki podkatalog o nazwie Text od Textures i ten obrazek zapiszę do podkatalogu Text. Dobra, mamy jeden. I gdybym chciał teraz użyć go do teksturowania, to prawdopodobnie nie byłoby to takie super, ponieważ będę miał boczne powierzchnie tej mojej listwy. Proszę zobaczyć, te boczne powierzchnie spoko, można oteksturować, ale nie będę miał tych powierzchni krańcowych, które powinny być jednak troszkę inne. To jest przecięte drewno, więc tutaj nie będzie widać słoi, a tylko jakieś małe dziurki ewentualnie. Taką teksturę też powinienem znaleźć. Więc zobaczymy, może gdzieś jest tutaj w wood coś takiego jak zakończenia tego drewna. Ends, proszę bardzo, tutaj są końcówki. I coś stąd należałoby także wziąć do tamtej listwy. Zobaczymy, czy znajdę jakąś sensowną końcówkę. Tu jest całkiem obiecujący zestaw. Wygląda nieźle.
i chyba będziemy mogli go użyć, tak myślę. Tu mamy porżnięte pnie drzew. Tu jest jeszcze całkiem niezły kawałek pnia i tutaj. Zobaczymy, który z nich można byłoby wykorzystać. Może zobaczę na początku ten, on jest dosyć gładki. Weźmy sobie ten większy. Również zapiszę go w tym katalogu. No i jeszcze, żeby nie było później trzeba tu wracać, wezmę sobie jeszcze ten. Zobaczymy, czy któryś z nich mi się przyda. Ten jest taki bardzo mocno pocięty i widać te paski tutaj. No, może będzie przydatny, a może nie. Możemy go pobrać. I teraz tak. Mam tutaj jeden obiekt i są dwie tekstury, którymi chciałbym ten obiekt pokryć. Zasadniczo mogę zrobić to tak, że każda ściana, ta długa tutaj, będzie miała osobny materiał, a te boki będą miały osobny materiał. Wtedy wystarczy mi jedna tekstura na pokrycie całości, ale tylko danego materiału, więc będą tak naprawdę dwie tekstury w dwóch materiałach i spoko. Wolałbym, żeby to było zrobione za pomocą jednego materiału i jednej tekstury. W związku z tym te moje dwa obrazki na początku trzeba byłoby połączyć. Uruchomię w tym celu Gimpa i zaraz sobie skleimy te dwa obrazki po to, żeby mieć jedną teksturę, która będzie wystarczała do tych przypadków. Weźmy sobie teraz tak. Tutaj jest tekst i tu są moje teksturki, już widać na podglądzie. Główną teksturą powinien być ten obrazek i on jest niestety niewielki, więc trudno. Tak wygląda, jest piękny, aż za ładny. Wygląda prawie jak sztucznie generowany, więc nie będzie za fajny. Ale teraz mogę otworzyć w Gimpie jako warstwę pozostałe obrazki. Open as layers. Więc wezmę sobie teraz ten na przykład. Ciach, jest taki duży, więc należałoby go przeskalować. Biorę sobie teraz layer, on jest tutaj, w tym momencie zaznaczony. Biorę sobie layer. Będzie coś takiego jak... gdzieś tutaj jest layer, scale layer. No i skaluję go o jakieś, ja wiem, dobre 70% w dół. I zobaczymy, co będzie. Może być zamiast kubik, na przykład launches, to jest transformacja sinusoidalna, troszeczkę lepiej przybliża piksele. Mam tego typu wielkość teraz i on jest całkiem ok. Obrócę go jeszcze. O, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o obrót. Chodzi o to, żeby mieć najdłuższy możliwy fragment, który da się wykorzystać do tekstury. Mam już rotate'a i teraz wytnijmy sobie z niego za pomocą narzędzia do wycinania prostokąt. Taki prostokąt jak tutaj na przykład. Myślę, że będzie w sam raz. Coś takiego myślę, że można byłoby zostawić. O! I teraz wystarczy tylko użyć czegoś takiego jak layer, crop to selection, bam! I mam przycięty layer. Widać też, że kolory tutaj całkiem nieźle do siebie pasują, ale gdybym potrzebował korekty tych kolorów, to zawsze mogę wziąć sobie colors i jest tutaj hue saturation. I mogę w tym okienku zmienić na przykład natężenie tych kolorów, a więc na przykład jasność. Ok, zrobię ją na przykład taką. No i tu rzeczywiście kolory bardzo ładnie pasują. Mogę także przekręcić ten parametr o nazwie hue, dzięki czemu zmienię odcień tej mojej tekstury i tutaj widać, że ta zmiana jest drastyczna bardzo. Nie muszę tego robić, ale tak naprawdę można to pokazać tylko. Weźmy sobie może taką na przykład, to jest trochę żółtawe, to się robi trochę czerwonawe, no może mi się wydaje, troszeczkę mniejsze saturation zrobię. Tak można by to było zostawić. Ok, teraz biorę sobie coś takiego jak zaznaczenie none, czyli żeby nic nie było zaznaczone. Ta ramka, która tutaj jest widoczna, to jest granica warstwy, tak naprawdę. Granicę warstwy w Gimpie mogę włączyć, wyłączyć za pomocą menu view. Tutaj jest coś takiego jak show layer boundary. Już nie widać granicy warstwy, ale może nawet zostać. Ona nie przeszkadza. I teraz mogę wziąć sobie takie narzędzie, jak te podwójne strzałki skrzyżowane i przesunąć ten fragment na sam brzeg, na przykład tutaj. Teraz ustawię go w taki sposób, żeby idealnie pasował do brzegu. O, gdzieś tak, żeby nie wyłaziło mi spod spodu to, co jest w starej teksturze. Dodam teraz drugą warstwę, która będzie w ten sam sposób przerobiona, będzie pochodziła z tego drugiego obrazka. On również jest ogromny. Mogę go trochę mniej przeskalować, używając tego scale layer. Dam mu tutaj w procentach, tak może z 50. I zobaczymy, co będzie. Jest nadal spory, ale to dobrze. Wytnijmy teraz z niego fragment, który mógłby być na przykład tej wielkości. No, myślę, że taki elegancki prostokąt się nada sam raz. A więc teraz znowu biorę layer, crop to selection. Teraz trzeba go przesunąć w odpowiednie miejsce. Usuwam zaznaczenie przez odpowiedni skrót klawiszowy. Nawiasem mówiąc Ctrl Shift A usuwa zaznaczenie. No i z takim czymś mógłbym chyba zostać. To by była jedna rzecz. Okej, nie wiem, czy wykorzystam ten żółty, no ale zawsze można go tutaj trzymać na wszelki wypadek. Trzeba mu także poprawić trochę kolory, więc znowuż biorę Hue Saturation,
Przede wszystkim zmieniam mu troszeczkę saturację i troszeczkę odcień na bardziej taki różowo-pomarańczowy, żeby bardziej trochę pasował do tego mojego obecnego materiału, który tutaj mam. Myślę, że to będzie coś takiego. To jest zawsze taka metoda prób i błędów trochę. No, pasuje tak sobie, ale myślę, że jako taką mógłby być. Niech to się jakoś tam samo broni. Dobra, teraz mam przygotowaną teksturę. Ta tekstura składa się z trzech warstw i muszę ją teraz wyeksportować z GIMPa 2.8 jako pojedynczy obrazek, więc biorę sobie Export As. No i mogę zapisać tutaj na przykład tekstura Wood Mixed, czyli zmieszane drewno. To będzie oznaczało, że mam teraz tutaj takie różne jakby wzory, więc jest to wymieszana tekstura w jakiś tam sposób. Teraz GIMPa mogę zamknąć, mam już swoją teksturę, będę używał jej teraz do tego, aby poteksturować cały ten model. A więc możemy to zacząć od razu od czegoś takiego, że wchodzę do trybu edycji i teraz tak, na początku zaznaczam sobie w trybie ścian te małe ściany, czyli jedną i drugą na drugim końcu. Jak one są zaznaczone, to mogę teraz wziąć i nacisnąć Ctrl-E i wybrać sobie Mark Seam, czyli zamarkuj zszycie. I one się teraz zamarkowały elegancko. Teraz jedną z tych krawędzi, w trybie zaznaczania krawędzi, mogę zaznaczyć na przykład tę. I mogę teraz znowu wcisnąć Ctrl-E i Mark Seam. W tym momencie moje krawędzie wyglądają w ten sposób. Są na końcach zaznaczone elegancko i tutaj w środku. Teraz jeżeli zaznaczę wszystko, cały ten model poprzez A i wezmę sobie w tym miejscu na przykład otworzę przez Shift F10 edytor UV, to mogę teraz wcisnąć klawisz U w widoku 3D i od razu mi się ta siatka elegancko rozwinie. Naciskam U, ciach, i jest rozwinięcie. I widzimy, że elegancko się rozwinęło w tym sensie wszystko, że te małe ścianki stoją sobie grzecznie obok siebie i widać, które to są, a cała reszta rozwinęła się w taką grubą wstęgę. I to jest właśnie coś, o co chodzi, ponieważ teraz ta duża ściana, która jest tutaj, będzie się ładnie łączyła z tą małą, a mała będzie się ładnie łączyła z następną i tak dalej. Zszycie może być tylko na krawędzi, ale nie będziemy się tym za bardzo przejmować, bo to jest drewno, a ono może wyglądać na krawędziach inaczej niż na innej powierzchni, powiedzmy sobie. Teraz należałoby wczytać naszą teksturę do edytora UV. To można zrobić naciskając guzik Open i znajdując tą naszą teksturę, która nazywa się Wood Mixed. Więc wczytałem. Proszę też zwrócić uwagę na to, że automatycznie dopasował się aspekt tych moich rozwinięć i mogę teraz sobie obejrzeć, jak one będą wyglądały. W tym celu włączam sobie widok normalny, trybu Solid. No i w tym momencie, ponieważ mam wybrany Cycles, nie mogę zobaczyć, jak wygląda tekstura. Gdyby tutaj był Blender Render, mógłbym sobie włączyć Textured Solid w panelu Shading. Czyli tutaj te Textured Solid by działało. Natomiast w Cycles muszę wybrać sobie stąd material i ten material trzeba mieć dodany. Ten materiał musi być zrobiony, wtedy go dopiero widać w podglądzie. A więc materiał tego klocka trzeba dopiero zrobić. Na razie mam tylko te dwa. Mogę teraz bezpiecznie usunąć. Muszę być w trybie obiektowym, bo jeżeli spróbuję zrobić to w trybie edycji, to nie będzie chciało się usunąć, więc włączam sobie tryb obiektowy i teraz usuwam naciskając minus oba te materiały i dodaję nowy materiał. Nowy materiał nazwę sobie Wood. Po prostu drewno. I to drewno będzie za chwilkę rysowało mi tutaj w viewporcie to, co powinno, czyli właśnie drewno. Mogę sobie podzielić ten obszar edytora UV, który tutaj mam, na pół. I teraz tu w tym miejscu wcisnę Shift F3, aby uzyskać edytor nodów, klawisz N, żeby zniknął ten panel. No i teraz mam tutaj materiał typu Diffuse. Jeżeli korzystamy z wtyczki, która jest autorca Bartka Skorupy i Grega Zala, która nazywa się Node Wrangler, możemy użyć klawisza, który nazywa się Ctrl-T, bam, i od razu dodaje nam to teksturę, mapping tej tekstury i jednocześnie koordynaty UV. Zamiast tego dużego noda możemy sobie także wstawić input i po prostu UV map, to jest mniejszy nodzik, który zawiera dokładnie to samo. A co więcej, możemy wybrać sobie UV mapę, którą mamy. Ta UV mapa, przypomnę, to jest w trybie edycji ta moja siatka rozwinięta na teksturze, którą przedtem wczytałem. Można ją znaleźć w panelu Object Data i jest tutaj taki podpanel UV Maps. Tutaj jest ten UV Map. Mogę sobie nawet zmienić nazwę, jak dwa razy kliknę w to miejsce. No i teraz ta UV Mapa jest używana do rozmapowania tekstury, która jest wczytana z tego obrazka. No i tą teksturę muszę tutaj mieć po prostu. Ponieważ już wczytałem raz tą moją Wood Mixed do edytora UV, to teraz wystarczy, że nie muszę już teraz naciskać guzika Open, tylko mogę wybrać ją z listy i to jest ten mój Wood Mixed tutaj. Pach.
i już jest wybrana i działa. Tak to wygląda w tej chwili. I teraz, mając już ten podgląd, mogę pracować nad rozwinięciem UV, tak aby ono było po prostu lepsze. A więc mogę na przykład wziąć sobie tryb zaznaczenia ścian i zaznaczyć tą pojedynczą, dużą ścianę. Widzę, że ona jest w tym miejscu teraz ładnie rozwinięta. Ona jest w tym miejscu. Mogę teraz zaznaczyć na przykład tu w edytorze UV tą moją siatkę tej jednej ściany i przesunąć ją gdziekolwiek i będę widział w widoku 3D, jak to elegancko działa. Widzę też, że jeżeli za daleko ją przesunę, to dostanę te elementy, które są aktualnie pod tą ścianą. Więc jedyne, co potrzebuję tak naprawdę, to rozwinąć sobie tą ścianę w taki sposób, żeby sobie grzecznie stała. Z drugiej strony tę moją ścianę też mogę sobie rozwinąć przez U, Unwrap, i tu mogę ją przesunąć przez G, Y i z kontrolem na przykład kilka jednostek do góry, dzięki czemu ta ścianka będzie różniła się od tej. Bardzo ładnie ta lista wygląda. Mogę też rozwinąć sobie na przykład dwie naraz ściany, które są po przeciwnych stronach, czyli z góry i z dołu. Jeżeli teraz wcisnę U, to Blender ustawi mi te dwie ściany obok siebie automatycznie. No i jest spoko. No i na końcu zostało mi jeszcze rozwinąć tylko porządnie siatkę tej końcówki. Ona już tutaj nawet jest zaznaczona, więc mogę ją teraz przesunąć za pomocą klawisza G w to miejsce, gdzie powinno być właśnie rozcięcie. Postawię ją tutaj na przykład. Mogę także trochę powiększyć. Mogę także ją obrócić na przykład za pomocą R, wciśniętego klawisza Ctrl, 90 stopni obrót. Mogę ją ustawić tutaj i jeszcze trochę rozskalować za pomocą klawisza S, dzięki czemu zyskuję na rozdzielczości. Jest to złudne, ponieważ tego typu błąd zdarza się bardzo często wtedy, kiedy mam małe detale na obiekcie, które pokrywam dużą ilością tekstury, tak jak teraz. Natomiast ta ściana, która jest obok, otrzymuje mniej tekstury i widać to tutaj, dlatego że na przykład rozdzielczość tej tekstury na małej ściance jest lepsza niż na tej dużej. Tutaj tekstura jest bardziej rozciągnięta, mniej wyraźna. No i niestety jest to taki dosyć smutny szkopuł, biorący się stąd, że mam po prostu byle jaką teksturę drewna tutaj wrzucono. No i niestety był malutki obrazek do rozciągnięcia, więc nie będziemy szukali jakiegoś bardziej rozdzielczego, ale muszę dopasować również to rozmycie tekstur, dlatego nie mogę robić zbyt wielkiej ścianki w tym miejscu, choćby po to, aby to wszystko pasowało. Dobra, mam na razie mniej więcej coś takiego. Wygląda to tak sobie, ale może być, powiedzmy sobie. I teraz druga ścianka, z którą postąpię dokładnie tak samo. To rozwinięcie, które tutaj było, zaznaczam, przesuwam i gotowe. W zasadzie to jest bardzo proste. Tak wygląda poteksturowany kawałek klepki. Teraz mogę wrócić do trybu obiektowego. Nawet jak włączę podgląd, to widzę, że już w podglądzie Cycles jest to elegancko widoczna deseczka. I wygląda całkiem spoko. Materiał tej deski jest nadal bardzo prosty. I wymagałoby troszeczkę jeszcze pracy, gdybym chciał, żeby on był naprawdę świetny. No ale cóż, to oczywiście można zrobić. Gdybym chciał takie coś zrobić, to przede wszystkim potrzebowałbym tutaj trochę miejsca. Zrobię ten edytor nodów teraz większy. Teraz w tym edytorze nodów przede wszystkim mój Image Texture to będzie moje źródło zarówno kolorów, jak i parametru roughness tutaj. Roughness określałby mi, gdyby to był materiał błyszczący, połyskliwość powierzchni. Nie chcę, żeby ta deska się błyszczała, bo raczej nie szlifuje się na wysoki połysk uli, więc ona musi być szorstka. Ale gdybym ten roughness chciał wykorzystać, to mogę zrobić tak prosto, że po prostu dodaję sobie przez Shift-A nod, który jest w grupie konwerterów, konwertuje mi kolory na odcienie czerni i bieli. Biorę sobie, łączę kolor z tej tekstury z tym konwerterem, a później wartość z tego konwertera wkładam do parametru roughness. Mogę także na podglądzie zobaczyć nie tylko materiał, który tutaj mam, ale również, jeżeli mam włączony tą wtyczkę Node Wrangler, mogę kliknąć z kontrolem i shiftem na tego noda i akurat widzę, że nic się nie dzieje. Nic się nie podłącza, dlatego że bezpośrednio widzę efekt działania tego noda, ale gdybym chciał zobaczyć, co wychodzi z tego noda na przykład, to muszę go kliknąć z kontrolem i shiftem i wtedy podłącza się do niego tak zwany viewer, który jest niczym innym, jak tylko zwykłym shaderem typu emission, który jest bezcieniowy i pokazuje mi z pełną intensywnością, jak wyglądają kolory. A więc jak kliknę na to, widzę kolor, bo to jest końcowy shader, a jak kliknę w RGB, tu BW, w tym momencie widzę odcienie szarości. No i teraz, jeżeli chciałbym sterować parametrem roughness, to dodatkowo, że nie tylko ten nod mi to jakoś tam elegancko ogarnia, mogę dodać sobie jeszcze różne do tego noda dodatkowe konwertery, na przykład color ramp, jeżeli takie coś zrobię, to color ramp mi tutaj wchodzi i on może pozwolić mi na przykład podnieść albo zmienić kontrast tych kolorów, które są tutaj. Wystarczy tylko przesunąć ten gradient i od razu mam dużo bardziej kontrastową listwę, więc niektóre jej elementy mogą się błyszczeć. Inne elementy mogą być na przykład białe, jeżeli zmienię ten kontrast na przykład aż w tak straszliwy sposób. Na ogół
Raczej tego wolałbym nie robić, ale parametr roughness mogę podnieść tak, żeby był trochę większy, ponieważ ta listwa naprawdę musi być szorstka. Roughness równe 0 może być tylko w niektórych miejscach, a tak ogólnie to niech ona będzie taka dosyć jasna. I teraz to leci jako roughness i mój diffuse będzie wyglądał tak. O. Dodatkowo mogę wykorzystać również ten parametr, który otrzymuję tu w postaci szaro-białych odcieni koloru, jako displacement. Jeżeli włożę go bezpośrednio w to miejsce, to w tym momencie moja listwa robi się szorstka i to widać. Nawet na podglądzie dostanę tutaj jakieś takie nierówności, które mogą wyglądać dosyć sztucznie. Należy uważać z tym parametrem i on powinien być bardzo, ale to bardzo delikatny. Co więcej, ten parametr może zmieniać mi prędkość działania Cycles przez to, że światło będzie się odbijało od drobnych nierówności tutaj na powierzchni i będzie rozproszone bardziej lub po prostu inaczej niż normalnie by to wynikało, gdybym tego parametru nie dodawał. Ale w tym momencie również wydaje mi się, że tego nie potrzebuję, przynajmniej na razie. Potem w razie czego ten materiał będzie można wzbogacić o tego typu elementy, więc na razie mogę to zostawić tak jak jest. Ten materiał ma być prosty, będzie się przynajmniej szybciej renderowało. Dobra, i teraz mogę wrócić do mojego widoku. Trochę pomniejszę sobie te okna. Za chwilkę tak będę ich potrzebował. I teraz, jak już mam jedną taką klepkę poteksturowaną z właściwym materiałem, to ona mogłaby się jakoś odróżniać od reszty. Zobaczcie, jak wrócę do normalnego widoku, nie ma tu żadnej różnicy. Cycles ma taką własność, że pozwala niezależnie w viewporcie kolorować obiekty w stosunku do ich normalnego wyglądu. No chyba, żebym tutaj włączył sobie podgląd material. Wtedy widzę ten materiał i jest wszystko spoko. Ale jeżeli mam widok solid na przykład, to nie widzę żadnej różnicy i ten widok solid mogę skonfigurować za pomocą settings w ustawieniach materiału. Więc settings jest tutaj tylko po to, żeby można było sobie ten materiał jakoś tam skonfigurować. Nie potrzebuję jakiejś bardzo zaawansowanej konfiguracji, więc zmienię mu tylko kolor w viewporcie. Wystarczy tylko najechać myszą na ten element tutaj, z którego normalnie wybierałbym kolor i to od razu widać, że ten kolor się zmienia. Ale ja w tym momencie nacisnę klawisz E. Klawisz E jak Elżbieta. W tym momencie po naciśnięciu klawisza E mogę teraz wziąć swój picker i spróbkować kolor z mojej tekstury. Na przykład kliknę sobie gdzieś tutaj i dostaję teraz kolor wzięty z tego konkretnego miejsca, który odpowiada bardzo kolorowi samego materiału. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest zbliżony. Powiedzmy sobie, że to jest takie dobre przybliżenie. Teraz wyraźnie widzę, który z elementów jest poteksturowany, a który ma jeszcze stare materiały. Na przykład ten, który kliknąłem, ma stary materiał klej i stary materiał brick. No i teraz w zasadzie to jest już koniec tutoriala. To, co teraz należałoby robić, to tylko powtarzać te same czynności, więc pozwólcie, że zrobię to jeszcze raz, a później reszta zostanie do zrobienia, że tak powiem, już jako praca domowa, można tak byłoby powiedzieć. O ile ktoś w ogóle będzie chciał robić taki ul. Ja byłem na tyle szalony, że chciałem. Dobra, więc zaczynamy. Na początku wciskam ukośnik, znak dzielenia, aby przejść do widoku lokalnego. Następnie mogę od razu wywalić w trybie obiektowym, będąc te dwa materiały, i dodać materiał wood. On już był wcześniej użyty dla innej klepki, którą miałem, ale ten mój model, który mam teraz, nie używa jeszcze siatki UV, dlatego jeżeli zobaczę na podglądzie w Cycles, to będę widział tylko jednolity kolor. Tu nie mam mapy UV, żadnej. No i gdybym chciał, to mogę taką mapę teraz szybko dodać. Wystarczy, że przerzuca się do trybu edycji, wcisnę U i wybiorę zamiast takiej metody jak poprzednio polecenie Smart UV Project. W tym momencie pojawia się okno, w którym mogę sobie dodatkowo skonfigurować, jak mają być dzielone ściany, czy mają być razem sklejane, czy osobno, ile ma być miejsca między nimi, czy ma być znacząca ich powierzchnia i tak dalej. Wcisnę po prostu OK, żeby zaakceptować domyślne ustawienia i dostanę sobie domyślne ustawienie rozwinięcia, które jak widać jest zupełnie bez sensu, ponieważ Blender postawił w pionie te ściany, które chciałem mieć tutaj w poziomie. Dlatego pierwszy sposób, który pokazałem, był zrobiony ręcznie. Wrócę teraz, to było Shift Spacja, nawiasem mówiąc, do tego widoku i postąpię tak jak poprzednio, czyli zaznaczę te dwa małe odcinki, te krańcowe ściany, wcisnę Ctrl E, Mark Seam, a następnie w trybie zaznaczenia krawędzi zaznaczę jedną z tych krawędzi i też zaznaczę ją jako Shaft. I teraz wystarczy samo U wcisnąć, więc biorę U, Unwrap i teraz rozwinięcie się samo, że tak powiem, naprawiło. I tak je zostawię z wyjątkiem tych dwóch małych ścianek. A więc te dwie małe ścianki mogę zaznaczyć. Zaznaczam je w widoku 3D w trybie zaznaczania ścian, a więc jedna, druga. I teraz widzę tylko te ścianki. Wszystko inne zostało odznaczone, więc tutaj się w rozwinięciu nie pojawia. I te dwie ścianki mogę przesunąć na przykład w to miejsce.
ustawię je w miarę równo, tak żeby ładnie tu leżały i to załatwia sprawę, na przykład w ten sposób ciach. Dobra, gotowe. Rozwinięcie UV zostało zrobione i ten sam materiał będzie teraz pokazywał teksturę w inny sposób na tej klepce. Zobaczcie, jak to może wyglądać. Jeżeli przełączę się do widoku materiał, widzę tutaj zupełnie inny wygląd. To oczywiście zależy od tego, gdzie te ściany zostały ułożone na teksturze. Ale jeżeli wyjdę z tego trybu i teraz włączę sobie tutaj podgląd materiału, to zobaczę, że różnią się od siebie te dwie klepki. I widać także tutaj to rozcięcie, o które chodziło mi wcześniej. To jest sposób na bardzo proste oteksturowanie tych wszystkich elementów. Jest to naprawdę przyjemna robota, może czasami nawet dosyć żmudna, jeżeli robicie to po raz tysięczny, ale tak czy inaczej nie powinno to być zbyt skomplikowane. Tutaj wszystko ładnie się samo rozwija, bo sam model jest rzeczywiście bardzo prosty, to jest tylko prostopadłością, nic więcej. Jest jeszcze jedno miejsce, które powinniśmy odwiedzić. Na razie zostawię tą pokrywkę bez żadnych zmian. Weźmy sobie element, który jest na warstwie 12 i który zawiera tego typu elementy. Tutaj jest to wycięcie, które zrobiłem wcześniej i mamy także takie klepki z tymi rozcięciami. Chciałbym pokazać, jak to można ładnie poteksturować. Więc jeszcze chwilę możecie ze mną wytrzymać, myślę. Zacznijmy może od tego pojedynczego elementu, który jest tutaj. On ma trochę bardziej skomplikowaną strukturę, a więc możemy podejść troszeczkę inaczej do sprawy rozwijania siatki UV, ale tak czy inaczej jest to również bardzo proste. Na początek usuwam niepotrzebne już materiały i dodaję ten sam materiał o nazwie Wood, ale rozwinięcie będzie decydowało o tym, jakie piksele zobaczymy na tym obiekcie. A więc teraz będzie potrzebny mi znowuż edytor UV, czyli ta część, którą mam tutaj. Wrzucam tryb edycji, zaznaczam całość. O, widać nawet, że jeszcze są tutaj wyświetlane długości krawędzi. Mogę to wyłączyć wciskając N, przejeżdżając na Mesh Display i wyłączając Length tutaj. OK, to jest Length. To było Mesh Display. Dobra, to już teraz nie będzie nam przeszkadzać. No i teraz tak, jeżeli wezmę sobie znowuż U i Smart UV Project i dam domyślne wartości, już od razu widać, że mi się coś rozwinęło, nawet to jakoś tam wygląda, ale znowuż ściany stoją w pionie i jest ich dużo więcej. Więc w tym przypadku możemy zrobić tak, że zaznaczymy tylko tą jedną ścianę, o tą, która jest tutaj, i drugą z przeciwnej strony i teraz zrobię po prostu U. Bez żadnego rozcinania i innych rzeczy. Widzę, że te ścianki tutaj się ustawiły i to tak nawet, ja bym powiedział, byle jak, bo widać tutaj jakieś dziwne smuty, tutaj coś się bardzo paskudnego stało. W związku z tym te dwie ściany można będzie zwyczajnie odciąć od całej reszty. Tak. Jeszcze tak się przez chwilę zastanowiłem, czy przypadkiem nie mam tutaj skopanej skali na tej listwie, więc jeszcze sprawdzę. Zobaczmy, jak wygląda skala. Nie, skala jest w porządku, więc rozwinięcie też powinno być w porządku, ale mimo to nie jest rozwinięcie w porządku. Jeżeli mamy taki przypadek właśnie, że nie chce nam się ta ściana rozwijać tak ładnie, jakbyśmy chcieli, to możemy ustawić się w widoku od przodu, wciskając na przykład jedynkę albo dwójkę, tak jak teraz. Jak mam te dwie ściany zaznaczone, to mogę zastosować tak zwane rozwinięcie z widoku. Jeżeli wcisnę U i zamiast Unwrap albo Smart UV Project wybiorę sobie Project from View, to w tym momencie ten mój widok jest rzucany na widok tekstury. I te dwie ściany teraz leżą sobie obok siebie. Mogę je teraz tutaj połączyć. Zachowane są ich proporcje, zachowane są stosunki długości tych elementów, więc wszystko jest w miarę OK. Ustawię je może sobie na tej wysokości. I teraz jak zaznaczę jedną z nich, to tą, która jest tutaj z przodu, to ona jest tutaj również zaznaczona i tą mogę przenieść do góry. Teraz jak zaznaczę tam tą drugą, to one będą leżały obok siebie. I mam rozwinięcie w zasadzie zrobione. Więc w ten sposób można obejść tą trudność techniczną, którą przed chwilką miałem. Teraz tutaj góra i dół tej listwy musi być w podobny sposób rozwinięta. Sprawdźmy najpierw, jak zachowa się zwykłe unwrap. Ciach. W tym przypadku rozwinęło się wszystko bardzo ładnie, więc mogę zaznaczyć, przesunąć do góry gdzieś na przykład tutaj. No i pozostały mi same te końcówki. Końcówki powinny być rozwinięte z zachowaniem tej tekstury, którą mam tutaj, bo to jest przecież ścięty kawałek listwy. A więc będzie widać tutaj różnego rodzaju wewnętrzną strukturę drewna. Więc zaznaczę także tutaj ten kawałeczek. O, i teraz mam takie stare rozwinięcie, które nie jest najlepsze. Nacisnę U, Unwrap. I widzę, że to mi się całkiem nieźle rozwinęło tutaj, z tą różnicą tylko, że jedno rozwinięcie jest pionowe, drugie jest poziome. Mogę je teraz zaznaczyć. Naciskając klawisz L, przesuwając mysz nad któreś z wierzchołków danego rozwinięcia, jak zaznacza L, to mi się zaznacza cała ta połączona wyspa.
wierzchołków. Mogę teraz przeskalować trochę to rozwinięcie, żeby było mniejsze i przesunąć na przykład gdzieś tutaj. No, może niech będzie takiej wielkości. Podobnie trochę do szerokości tej listy. Tak samo zrobię z drugim, klawisz L, rotacja z kontrolem 90 stopni, trochę skaluję, tak żeby była podobna wielkość, mniej więcej gdzieś tyle. Mogę ustawić to rozwinięcie teraz, na przykład tutaj. No i to jest całkiem spoko, myślę, wykorzystanie przestrzeni. Weźmy je, poprawmy tak, żeby na siebie nie nachodziły. W zasadzie rozwinięcia nie powinny na siebie nachodzić. To jest dobra praktyka, która w tym przypadku nie ma znaczenia, ale przyda się w innych miejscach, być może kiedyś, więc od razu pilnujmy się, żeby było dobrze. No i mamy to już załatwione. Jak widać, elegancko to wygląda. Odznaczę, wrzucę tryb obiektowy, no i już jest skończone rozwinięcie. Tak mogłoby wyglądać elegancko. Dobra, wracam teraz do widoku ogólnego i pozostała mi ta płyta ze środka. I teraz w stosunku do tej płyty, myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby użyć tej tekstury naturalnego drewna, niezmodyfikowanego przeze mnie wcześniej. To dlatego, że będę mógł wtedy zastosować tutaj gęstą, większą, gęstszą rozdzielczość. A więc weźmy sobie widok ogólny, usunę te dwa materiały, które były niepotrzebne. I w tym przypadku będę potrzebował nowy materiał. Na razie mam trzy materiały. Zwykłe drewno, klej oraz black. Natomiast potrzebny będzie mi czwarty materiał, który będzie korzystał tylko i wyłącznie z niezmodyfikowanej wersji tekstury. Dlatego muszę zrobić go od nowa. Na początku tutaj niech to się nazywa po prostu Wood Mixed, ok? To jest moja nazwa wewnętrzna w blenderze tej tekstury zmiksowanej. A teraz dodam sobie nowy materiał. I chciałbym, żeby ten materiał był dokładną kopią tego, którego już używałem, czyli tego wood. Zatem wybieram ten wood najpierw i widzę, że ten wood ma czterech właścicieli, czterech odbiorców, można powiedzieć, lub też przywiązany jest do czterech obiektów. W tym przypadku, jak wcisnę tą czwórkę, to tworzy mi się kopia tego materiału, przypisana tylko i wyłącznie do tego obiektu, który ten materiał ma. Więc widzę teraz, że obiektów już, znaczy materiałów mam już cztery. I ten wood nazwę sobie plywood. W ten sposób. Plywood. Czyli sklejka, mówiąc krótko. Nie wiem, czy to jest prawdziwa sklejka, raczej na deskę mi to wygląda, ale niech sobie taką nazwę ten materiał ma. I to jest dokładna kopia tego, co było wcześniej. Z tym, że teraz mogę bezpiecznie zmodyfikować wnętrze tego materiału i zamiast tego obrazka, który mam tutaj po staremu, mogę wczytać sobie coś innego. A więc na początku wybieram ten guzik z takim folderkiem małym i wczytuję, zdaje się, że ten fine wood to było to. Jeżeli go tutaj wczytam, to on teraz będzie już rysowany przez zupełnie inny materiał, tylko muszę mieć jeszcze siatkę UV, żeby ją było widać. I mogę także zobaczyć sobie w edytorze UV, jak ten materiał wygląda, bo już został wczytany. Tu jest ten wood fine. Nazwę go sobie plywood. O, w ten sposób. No i teraz trzeba zrobić rozwinięcie. A więc wbijam do trybu edycji i tutaj mam sytuację taką, że ten kawałek deski jest zbudowany z takich dwóch części. Znaczy ta ściana na górze jest z dwóch części. Okay? Tym rozcięciem tu mogę się nie przejmować, ono jest generowane za pomocą bevel, więc nie będzie trzeba go teksturować, bevel sam sobie poradzi tutaj. Natomiast te dwie części powinienem rozwinąć jako teksturę. Tak samo powinienem zrobić z tymi dwoma częściami. No więc mogę teraz wykorzystać na przykład całą powierzchnię, którą mam tutaj, to jest widok z góry, wcisnąłem siódemkę. Jeżeli teraz zrobię sobie coś takiego jak U, a później wybiorę polecenie Project From View, ale Bounce, to w tym momencie będzie tak samo jak przy Project From View. Project From View zrobi coś takiego, ale Project From View z Bounce zrobi rozciągnięcie całej tekstury do samych granic. I teraz mam eleganckie pokrycie teksturą wszystkiego, co trzeba. Natomiast pozostałe elementy, czyli te listwy tutaj, mogę pozaznaczać tak naprzeciw, tak jak przednio robiłem, i rozwinąć je po prostu przez klawisz U. One się tutaj spokojnie ustawią i nie będą nikomu przeszkadzały. Tak samo tutaj. Mogę zrobić z tymi dwiema listwami klawisz U, Unwrap i też sobie ładnie stoją. Z tym, że one są troszeczkę krótsze. W związku z tym powinienem je przeskalować trochę w osi X, żeby były gdzieś tak. I postawię je także w innym miejscu, na przykład gdzieś tu. Dobra, teraz mam już to wszystko załatwione. Pozostało mi jedyne w środku coś. No i teraz jeżeli włączę sobie wygląd materiału, to widzę, jak to mniej więcej wygląda. A więc krawędzie są w miarę OK. Tutaj również są w miarę OK. Góra i dół pięknie się poteksturowała, więc wszystko jest ładne. Natomiast to, co jest w środku tutaj, wymaga jeszcze chwili uwagi. Te ścianki, które tutaj są, są dosyć niewielkie. I mogę je sobie zaznaczyć na przykład wszystkie, tak jak teraz. To było jedno zaznaczenie. Naciskam
Ctrl, znaczy naciskam lewy Alt, Shift i klikam na krawędź między ścianami, dzięki czemu cała pętla z tych ścian się zaznacza w ten sposób. No i ewentualnie mógłbym teraz zrobić U, Unwrap i mam te ścianki rozwinięte. Jednak one są dosyć małe i powinny mieć też mało rozdzielczą teksturę. Widać tutaj, jak wysoko rozdzielcza jest ta tekstura, więc muszę je teraz pomniejszyć, aby dopasować ich stopień rozmycia do tego, co jest dookoła. Czyli na przykład gdzieś tu je postawię, może tu. Dobra, i teraz dodam ostatni element, ta ścianka i ta ścianka też powinny być rozwinięte, więc wciskam Unwrap i znowu trzeba je pomniejszyć. No i żeby mniej więcej pasowało to do tego, co miałem tutaj wcześniej. Jakoś tak bym to zostawił już, myślę. No i okej, jest poteksturowana elegancko cała deska. W taki sposób można to zrobić, jest to bardzo proste i nawet dosyć przyjemne, powiedziałbym. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądało to na renderze. Renderuje się elegancko. Nie widać tu żadnych artefaktów, poza tym, że jest troszeczkę tylko ciemniej. Widać także tutaj taki nieprzyjemny szef w szczycie. No i może nawet powinienem w tym miejscu zadbać o troszeczkę inny układ tej tekstury. Gdybym chciał to zrobić, żeby już być do końca precyzyjnym, to wezmę tryb edycji, zaznaczę te wszystkie ścianki, które tutaj są. Ok. W ten sposób. I spróbuję je przenieść w takie miejsce, zaznaczając je tutaj przez klawisz L z Shiftem, żeby do siebie mniej więcej pasowały. Te trochę będę musiał jednak powiększyć. Gdzieś do takiej wielkości to będzie odpowiednie, myślę. Teraz zaznaczę wszystko i przesunę to gdzieś tu, a następnie wszystko ładnie przeskaluję w dół i postawię na tej jasnej stronie listwy, gdzieś tu. Dzięki temu będę miał wrażenie, przynajmniej częściowe, że tutaj zostało coś mocno przycięte, przykrojone i też nie jest to najlepsze rozwinięcie. Tu jest ok, ale w tym miejscu nie za bardzo pasuje. I niestety, niezależnie od tego, jak te ścianki ustawię, zawsze może mi się pojawić tego typu element tutaj i niewiele z tym będę chciał teraz robić. Niech to sobie tak zostanie. Tego też nie będzie za bardzo widać, ponieważ to jest bardzo drobny detal i moglibyśmy się raczej nim nie przejmować. Dobra, wyskakuję teraz z trybu renderowanego, naciskam znak dzielenia, aby powrócić do normalnego widoku i już widać, że część jest poteksturowana. Więc w ten sposób trzeba będzie zrobić całą resztę. Jest tutaj trochę tych ścianek do teksturowania, trochę rozwijania siatki, ale myślę, że już wiecie, jak to zrobić i bez problemu powinniście to spokojnie sobie ogarnąć. A więc życzę miłej zabawy z Blenderem. No i do zobaczenia!